ponad miesiącu wracamy do Orientarium, gdzie prace idą pełną parą. Nasz podwodny tunel, w którym już niebawem pojawią się rekiny, właśnie wypełnił się wodą. To woda tymczasowa do ugowania, czyli wytrawiania niebezpiecznych związków, m.in. węglanu wapnia. Proces ugowania trwa od 6 do 8 tygodni. Po spuszczeniu wody tymczasowej i wyczyszczeniu zbiornika produkowana będzie osmoza, czyli woda docelowa, która zostanie zasolona i zarybiona. Już niebawem do tego basenu wskoczą m.in. rekiny gitarowe, żarłacze oraz płaszcze. Po wyjściu z tunelu zobaczymy mniejsze akwaria, niektóre z pionowym ruchem wody. Tutaj będziemy prezentować rozmaite ryby i morskie stworzenia, m.in. koniki morskie. Tunel i akwaria robią wrażenie, a za mną roślinność, która już pomału pojawia się w Orientarium, ale o tym za tydzień.